będę mówił o niereduktywnej świadomości maszyn. Czy jestem słyszany, czy używać mikrofon? Tak? Jakbyś przestał być słyszany, to proszę. To jest wyjątkowo oparte o tego pana, to znaczy oparte o wykład, który wygłosiłem na konferencji Consciousness wiosną tego roku w Arizonie, właśnie tam, gdzie. I to jest oparte też, które organizatorem był wygłoszony, ale również oparte o filozofię. Nawiązując do debaty, z której wiele osób wyszło, mianowicie debaty dotyczącej przyszłości filozofii, ja zakładam trochę implicytne tutaj stanowisko, które można nazwać niereduktywnym naturalizmem, tak? Sprawa świadomości. Jest to kontrowersyjne, ale pozostawmy te kontrowersje do dyskusji, bo będzie się nie jeszcze czas. A więc zakładamy poglądy zbliżone do wczesnego Chalmersa, albo do Nagla, albo najchętniej do Neda Blocka, bo to najnowsze poglądy najlepiej bronione, że mamy do czynienia z niededuktywną świadomością ludzi, prawda? To znaczy, że pierwszoosobowa świadomość nie jest redukowalna do czegoś innego. Jak to jest możliwe? Pokrótce, na przykład na sposób taki fenomenalny. I to jest wystarczające właśnie z tego założenia. A więc temat jest trochę prowokacyjny, mianowicie czy roboty mogą posiadać niereduktywną świadomość, ale zaraz do tego dojdziemy, mogą, jeżeli są spełnione takie warunki. Rozumiemy, jak świadomość funkcjonuje u zwierząt i to rozumiemy w sposób ścisły, to znaczy wymagane jest kwantytatywne ujęcie postaw fizycznych, gdzieś funkcjonowało. Przynosią wyjaśnić. Jeżeli mamy niereduktywną świadomość, co to znaczy? To według filozofii naturalnej czy naturalistycznej to jest gdzieś tam zakonotowane w naszym, na pewnym mózgu. Jest wiele teorii, najprawdopodobniej nie zajmuje się to w części mózgu zwanej talamus czy hipotalamus, tak? Jeżeli nie dokonuję dostatecznych przykładów polskich, to proszę mnie korygować, bo to jest mój pierwszy wykład na temat po polsku chyba kiedykolwiek, więc będę są też inne teorie, tak? Teoria, powiedzmy, Barsa, czy teoria tam mikropunktu kulei oparte na efektach kwantowych. Niektóre z tych teorii są bardzo spekulatywne. Wiadomo, że neuroscience, czy ta nauka świadomości, tak? Czy rozumiem po angielsku, ja nie będę przydawał do polski, to nie mogę rzucić się do mnie na poradę. Że neuroscience zna dokładnie, nie za dokładnie odpowiedzi na to pytanie, ale są wystarczająco dobre teorie, żeby założyć, że możemy takiej odpowiedzi udzielić. I neuroscience pracuje nad tym. Wydaje się, że w ciągu kilkudziesięciu lat, jeśli nie szybciej, poznamy dość szczegółowo, jak to funkcjonuje. Tak? Jest to założenie oczywiście optymistyczne i kontrowersyjne, ale jednak właściwie podzielenie wielu filozofów bardzo wielu naukowców. Jeżeli zrozumiemy to, to znaczy dobrze coś zrozumieć w nauce. Znaczy umieć to opisać w sensie również kwantytatywnym, tak jak to dokładnie działa, czyli opisać mechanizm działania. Wtedy możemy opisać kognitywną architekturę takiej świadomości. I to nie oznacza, że ta świadomość będzie reduktywna, dlaczego? Bo możemy opisać na przykład efekty różne epifenomenalne czy emergentne zwłaszcza, tak? A emergentne są bardziej prawdopodobne. Także świadomość powstaje na przykład dlatego, w taki sam sposób, jak ruch powstaje z wody, tak? To bardzo ładnie wyjaśnia Nebigow właśnie z analogią, jak on jest, ma w pełni uzasadnienie nam wody, a jednakowoż cechy perceptywne są nie ciągłe, tak? Blok rozważa to, by zawrzeć mózg po raz zabity różnych stanów świadomości. Zaczynamy do problemu konkretnego, może jednak chwilkę się cofnę, bo to już jest taka dyskusja drugiego poziomu. Jeżeli ktoś ma książkę z abstraktami, to tam jest cały argument bardzo szczegółowo podany, bo chcemy tylko ten argument chodzić.
świadomość, jeżeli ludzie czy inne zwierzęta posiadają świadomość, w sensie nieredukcyjną, to zgodnie z prawidłowościami rozwoju poznania naukowego należy sądzić, że jest możliwe zrozumienie mechanizmu funkcjonowania takiej świadomości. A głębokie zrozumienie takiego mechanizmu polega na jego opisie w sensie prawidłowości naukowych, jakie nim rządzą, jego matematyzacji. Czyli po prostu podanie opisu potencjalnie inżynierskiego. Tak? Dwa, zrozumienie mechanizmu funkcjonowania świadomości nieruchomej umożliwiało w zasadzie podjęcie programu dążącego do zbudowania takiego mechanizmu. Oczywiście są pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, nie jest pewne, czy zbudowanie świadomej maszyny byłoby w praktyce możliwe, ale nie jest to z przyczyn o charakterze zasadniczym, a tylko technicznym. Na przykład, jeżeli kamera sądzi, że opiera się na świadomość o specyficzne efekty kwantowe, to mogą być one trudne do zrealizowania, tak? Prawdopodobnie teoria kamerowa nie okaże się teorią zasadniczą do wyjaśnienia świadomości, ale jeszcze tego rozkładu nie wiem. Nie jest pewne, czy świadomość nie opiera się o specyficzne cechy umożliwione przez związki węgla, czyli chemię organiczną i niedostępną innym substancjom. No ale wtedy bioinżynierii tej świadomości, wtedy powstają inne problemy, mianowicie czym się różni bioinżynieria świadomości od jej klonowania, tak jak jest bardziej skomplikowane z jakimiś prezentacjami. Ale to już jest temat szczegółowy. Wreszcie nie jest jasne, kiedy dogłębnie zrozumione funkcjonowanie świadomości stóp biologicznych osiągniemy, tak? Punkt trzeci. Gdyby taki mechanizm został zbudowany, to pozwoliłby on na utworzenie świadomej maszyny. W jaki sposób? Jeżeli dokładnie rozumiemy, jak to jest zbudować, na przykład samolot, to w zasadzie, jeżeli chcemy to zbudować, to możemy to zbudować. Tak? To jest bardzo kontrowersyjne, bo istnieją problemy systemiczne, które za chwilę omówię szczegółowo. Ale teza chyba nie jest kontrowersyjna. Jeżeli dobrze zrozumiemy, jak działa świadomość, jest procesem naturalnym, to musiałyby istnieć jakieś szczególne i szczegółowe przyczyny, dla których nie moglibyśmy jej zbudować. Istnienie takiego mechanizmu, a również jego poznanie, ani nie prowadzi do dualizmu substancji, ani też z drugiej strony nie uprawomocnia reduktywizmu. Możliwość konstruowania świadomości nie wymaga przyjęcia dualizmu substancji, ponieważ możliwe jest także podejście emergentystyczne czy podobne. Z tego samego powodu możliwość ta nie prowadzi do odrzucenia specyficznego charakteru świadomości, nie wymaga więc ona przyjęcia stanowiska redukcjonistycznego. Rozwijany w tym artykule argument nie wymaga obrony tezy o istnieniu niezależnej świadomości, ponieważ to wykracza poza niego, aczkolwiek troszeczkę się na tym skupiłem głowie sprowadzenia. Teraz przechodzę do drugiej części, to właśnie z slajdach. Dyskutuję wersję, jaką proponuje NetBlog, odwołanie się także do tych, jakie proponuje Chalmers i Nagel i powołuje na własne publikacje. Teraz przechodzimy do zarzutów wobec tego rodzaju podejścia. Pierwszym zarzutem byłoby to, że nie istnieje tak zwana multiple reliability, tak? Czyli możliwość zrealizowania świadomości o określonym charakterze na więcej niż jeden sposób. Ten argument postawił NetBlog. Ale to nie jest argument, który mamy stronowy zresztą w rozmowie ze mną właśnie na temat tego wystąpienia o tym obecnym. To nie jest decydujący argument, ponieważ ja nie twierdzę, że możemy zreplikować konkretną zawartość świadomości. To nie jest to tezę. O replikowaniu zawartości świadomości to możemy rozmawiać później. To bardzo ciekawa rozmowa, ale nie ta sama. Tak? Mówimy teraz tylko o zreplikowaniu strumienia świadomości. Tak? Czyli o zreplikowaniu tego, że w ogóle istnieje pierwszoosobowe jakieś poznanie. Tak? Jak to rozróżnić? Wczoraj było dużo ciekawej dyskusji wchodzącej w ten temat. Ale można to powiedzieć bardzo prosto. Istnieje różnica między tym, prawda, binem z projektora, który puszcza jakieś tam światło, a jego zawartością. Kiedy wchodzimy do kina na przykład, jeszcze nie ma żadnej zawartości, mamy jasny ekran, a nie ma tam jeszcze treści, dopiero potem będzie. Więc to są dwie różne zagadnienia. Jeżeli ktoś otwiera oczy, to można mówić o tym, że prawie nie ma
świadomości, jest niemal zawartości świadomości, ale jest pytanie, czy jest świadome. Na przykład nie ma w szpitalu, kiedy ktoś wychodzi z narkozy czy z jakichś innych problemów, może powiedzieć, że ten pacjent jest świadomy, ale to nie oznacza, że ten pacjent jest mądry, czy że dużo ma przemyśleń, czy że dużo widzi. Jest zupełnie innym pytaniem, czy w związku z tym rozpoznaje kolory albo osoby w pokoju. To jest zupełnie inne pytanie. A więc mówimy tylko o zweryfikowaniu jakiegoś tam strumienia świadomości, czy powstaniu jakiegoś strumienia świadomości. Tak ja zależnie, bo tak nazywam to podejście, to świadomość nie dotyczy duplikacji danych własności fenomenalnych, nie dotyczy tego, ale jedynie stworzenia ciągu świadomości. I tu jest slajd po angielsku, gdzie chciałem tłumaczyć parę cytatów. Jest różnica age consciousness, response to blocks question, czyli tego, że świadomość niereduktywna w minimalnym podejściu świadomości niereduktywnej odpowiada na pytanie bloka, dlaczego oscylacje ustanowią na przykład podstawę neuralną, tak nerwową, tak fenomenalnie świadomych stanów, raczej niż fenomenalnie nieświadomych stanów. Tak? Natomiast nie odpowiada na pytanie, dlaczego takie oscylacje stanowią podstawę jakiegoś konkretnego stanu fenomenalnego. To jest duża różnica. No to jest age consciousness, bo to ten niezamiast to mówię hard consciousness, tak jak Johnson'a hardcore consciousness, czyli twardy progu świadomości. I odchodzę od pojęcia zaproponowanego przez bloka peak consciousness, czyli phenomenal consciousness, ponieważ jest właśnie za szerokie i włączę te obie kategorie. Według phenomenal consciousness bloka mielibyśmy do czynienia końcówką w sposób konieczny z dwoma problemami naraz, mianowicie strumieniem świadomości i zawartością świadomości i chodzi o aplikację obu. Dlatego jest się to problemem bardziej kontrowersyjnym i można jest zaprzeczyć możliwości takiego powstania nie na podstawie tematu, który uważam za zasadnicze, mianowicie tego, że można zreplikować ciąg transformacji świadomości, a tego, że można zreplikować dokładnie dane stany świadomości. To jest zupełnie inny temat. Dlatego potrzebowałem bardziej szczegółowego pojęcia. Przypominam, że ten rok jest fenomenal consciousness, czyli big consciousness jest alternatywą do access consciousness, czyli big consciousness w tym momencie. Ale to już nie będę wchodził w kontrolę, tylko na to wie takie rozwiązanie. Tworząc niereduktywną czy non-reduktywną świadomość maszyn, zamierzamy stworzyć pełną świadomość, którą można konstruować zawartość fenomenalną. Celem nie jest natomiast wypróbowanie pewnie określonej zawartości, jak już mówiłem. Tak? Jest to ważne też w kontekście pewnych dyskusji. Mianowicie można jest stwierdzić, że teoria bloka właśnie fenomenal consciousness ma na celu przekazanie tego, co ja przekazuję w formie age consciousness, ale pojęcie to zaczęło funkcjonować jak w własnym życiu, tak? Czyli wielu autorów z pogranicza artificial intelligence traktuje to pojęcie w sposób bardzo funkcjonalny i nikt nie jest niezgodny z podejściem bloka, znaczy z tym, co Blok mówi rzeczywiście, chociaż człowiek jest chyba niezgodny z ich z jego intencją. Mówią na to mianowicie o realizacji świadomości fenomenalnej wtedy, kiedy mamy robot czy maszynę jakiegoś innego rodzaju, która rozpoznaje poje. Tak? Czyli na przykład mamy wojskowego drona, który reaguje na światło, kolor, zapach, nie wiadomo co. I załóżmy, że reaguje akurat z jakiegoś powodu w spektrum takim, jak ludzie by reagowali. Według tych autorów związanych z AI taki dron reaguje na polia, tak? Ma polia. Co więcej, może być sytuacja, że nawet działa w ten sam sposób, który Black and White Mary, prawda, Jacksona, czyli że trzeba, musi zobaczyć na początku te polia, żeby je rozpoznawać, być tak zainicjowany empirycznie. To jest wszystko możliwe inżynierskie, możliwe technologiczne podejścia.
W związku z tym nie można stworzyć takich ad hoc kryteriów, dlaczego ta liczba 16 jest zbyt szeroka. I dlatego stworzono to będzie nieco węższe właśnie tą kartę. Roboty funkcjonujące w oparciu o jajka postrzegają folia w sposób spełniający formalne kryteria liczba 16, jest tu ogrodę, jak już mówiłem. Właśnie są takie problemy. Ale roboty takie nie muszą mieć liczba 16. Tutaj mamy historyczne analogie do problemu Age Consciousness. U Sedla ta czysta świadomość, u Fichtego, bardziej może niż u Kanta. Prawda? To nie jest takie ważne. Filozofia anglojęzyczna, to się pojawiało bardziej marginalnych autorów, jest taki Gordon Jones, który w latach 70. to było się bardzo jasno, który się wycofał. C.O. Evans, nie ten sam, co Gareth Evans, też ma takie poglądy. Także są to poglądy, które gdzieś nam się przewijały. W niektórych pracach nagle, zwłaszcza Diffie-Hellman, to jest zbyt wyraźnie zaznaczone. Więc to pojęcie funkcjonuje, tylko oczywiście nie jest centralnym, bo trudno jest operacjonalizować. Teraz jest kwestia, czym się różni pandeta ze strategii, który nie ma chyba świadomości, a ludzie, którzy mają, tak? I jak to poznać epistemicznie. Proszę Państwa, to jest następna rzecz, którą tak mam znaczenie, żeby to wyjaśnić przez chwilę, bo główne zastrzeżenie będzie epistemologiczne, oparte o taką konwersję privileged access, prawda, tak? Czyli problemu przywilejowanego dostępu, tak? Że mianowicie ja nie wiem dokładnie, czy ktokolwiek z Państwa ma tą pierwszoosobową świadomość. I to już jest problem epistemologii, który dzisiaj jest mniej poważny stawiany niż był 20 lat temu. No bo mamy powody induktywne, tak? Taka infrastruktura, która skłania się taką karma, gdzie wiemy w dostatecznie dobrym stopniu, że Państwo macie tą pierwszoosobową świadomość. Ja mam pierwszoosobową świadomość, czuję pewne rzeczy, nie jestem za nim. Państwo jesteście wystarczająco podobni, nie ma żadnych powodów sądzić, że jakoś genetycznie jesteśmy podobni też, więc jest powód sądzić, że macie też taką świadomość. Reagujecie wspólnie z tym, gdyby ktoś jakoś tracił świadomość, to byśmy pewnie zauważyli, to byłby parę medycznych wtedy, więc należy sądzić, że macie. Teraz powstaje pytanie, czy można byłoby to diagnozować równie dobrze u robotów? Nie równie dobrze. Ale to nie jest problem. Problem jest taki, czy możemy to zdiagnozować wystarczająco dobrze. I to oczywiście zależy od kryteriów tej wystarczającości, tak? Czyli tego, czy to nas satysfakcjonuje, ale na pewno są możliwości uzyskania induktywnych podstaw takiego uzasadnienia. Tak? Czyli że to będzie minimalnie induktywne podstawy uzasadnienia, to są jak? Takie, które zwiększają prawdopodobieństwo z po prostu ze składu prawdopodobieństw przypadkowych. Czyli wszystkie uzasadnienia, które są lepsze od tego, są jakimiś uzasadnieniami induktywnymi. Tylko pytamy, o ile one są lepsze. No więc o ile będą lepsze. Jeżeli wiemy, jak pewien mechanizm działa u zwierząt, między innymi ludzi, i budujemy taki mechanizm, i mamy powody sądzić, że jest on poprawnie zbudowany, to już istnieją pewne podstawy induktywne, że cel budowy tego mechanizmu jest zrealizowany. Czy są one świetne? Nie, ale do tego, jeżeli dojdą pewne zachowania funkcjonalne, które wiemy, że nie są oparte o jakieś dodatkowe architektury kognitywne, które na przykład pozwalałyby robotowi mówić nieprawdziwie, jak widzą te kolory, nie budujemy takiej subroutine, tylko budujemy wyłącznie tą opartą o pierwszoosobowe postrzeganie. To mamy pewnie trochę lepsze powody, zależnie od szczegółów tej architektury kognitywnej, bo tutaj można wchodzić w szczegóły tej budowy tych robotów, żeby zobaczyć, do jakiego stopnia ta architektura, znaczy głowie postrzeganie pierwszoosobowe da się wyodrębnić jako przynoszące tą informację, a do jakiego stopnia można je potraktować jako drugorzędne. Tutaj, jeżeli będzie dyskusja, to pewnie nie będzie, to zostawić trochę czasu, bo jest tutaj problem względnie z tezą Czemsa, powinno się wszystko, ma przecież podstawę, na dwa sposoby, dwa zarzuty. Jeden Czemsa, który oparty o tezę Czemsa,
to wszystko jest opisywane matematycznie, w związku z tym nie możemy różnić, co pochodzi z kłonów, co nie, a mówić prosto z materializmu, że jeżeli wszystko ma podstawy materialne, to w jakimś sensie kłoja będą być wynikiem czegokolwiek relevantnego. Chętnie rezygnacji dużo odpowiedzi będą się bardzo trudne, ale już szkicuję, miałem specjalnie wybrać pytanie w zeszłym roku, więc tutaj to jest początek tej dyskusji. Czy jest jeszcze czas do naszej dyskusji? Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to proszę bardzo. Dobry, dwa pytania, a one będą dotyczyły, jak mi się wydaje, trzech założeń, które Pan uczynił w swoim wystąpieniu. Na wszystkie z tych trzech założeń, na wszystkie z tych trzech pytań o wystąpienie założenia, i Pan odpowiedział tak. Pierwsze założenie, pierwsze pytanie brzmiało, czy ludzie mają świadomość. No i tutaj Pan Profesor, jak mi się wydaje, bez dyskusji, prawda, powiedział tak na to pytanie. I oczywiście pojawiała się ta kwestia tego, czy inni mają świadomość, prawda. No ale to fajnie byłoby, gdyby dyskutowano, chociaż to w nauce też się to dyskutuje, czy rzeczywiście ludzie mają świadomość. Gdy drugie założenie, które Pan Profesor uczynił, dotyczy, tak jak zrozumiałem, innych niż ludzie zwierząt. Pan na pierwszym slajdzie stwierdził tak, że dzisiaj z punktu widzenia naszej wiedzy my wiemy, iż inne zwierzęta mają świadomość. A więc na pewno jest inne zwierzęta mają świadomość, Pan Profesor odpowiada na tak. I chciałbym tutaj wydobyć od Pana Profesora pewne uzasadnienie, ale to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast oczywiście inne zwierzęta niż ludzie mają świadomość. I jakie według Pana by tutaj argumenty za tym można przedstawić i, jak, i o jakiej świadomości mówimy? To możemy mówić o kognitywa świadomości. No i czy? No i trzecie założenie, jakie Pan Profesor uczynił, czy pytanie, jakie postawił, brzmiało, czy można u maszyn zaimplementować świadomość, tak? No na to pytanie też tutaj usłyszeliśmy pozytywną odpowiedź i w związku z tym mam drugie moje pytanie. No bo starając sobie odpowiedzieć na pytanie, gdy słuchałem Pana, o jakiej świadomości tutaj Pan mówi, prawda? No i zrozumiałem, że chodzi o implementację świadomości w sensie spełnienia świadomości ciągu świadomości i jeszcze było wspomniane o tym, że maszyny no, powinny reagować fali, znaczy powinny być czułe na fali. Ja bym chciał natomiast się zapytać, czy czasem lepszym podejściem do rozważania świadomości maszyn no nie byłoby podejście takie, o jakim mówi na przykład Paul Czerszkan, bo raczej tam nie kojarzy świadomości z paliami, bo raczej kojarzy świadomość z podtrzymywaniem danych w pamięci ciężar pobocznej. On tam zauważa sobie podobieństwa między funkcjonowaniem świadomym, a jak gdyby w przetwarzaniu pewnej informacji w świadomości roboczej. Czy to nie byłoby lepsze podejście, jak gdyby do odpowiedzi na pytanie, czy uważa, że można z takim wymagać dziękuję za wspaniałe pytanie. Na pierwszy punkt oczywiście nie będę odpowiadał, bo to, czy ludzie mają to też osobą świadomość, to byłaby inna dyskusja i bardzo chętnie, ale z mało czasu. Natomiast drugie jest absolutnie kluczowe. Zresztą miałem przebyć na Pan Profesora wczoraj i właśnie też ten rozdział między zwierzętami i ludźmi tam widocznym, to z punktu widzenia socjokomputerzańskie może bardziej zrozumiałe. Natomiast z punktu widzenia takiego naturalistycznego podejścia do umysłu nie ma żadnego powodu, żeby tą przepaść tam wstawiać. To jest taka odpowiedź krótka, ale oczywiście muszę powiedzieć więcej. Tak, jeżeli dzielimy z zaawansowanymi szympansami tam, nie wiem, 96% genotypu, to trzeba by mieć niezwykły powód sądzić, że nagle my coś mamy, a oni nie mają. To by musiało być coś bardzo genetycznie, bardzo ewolucyjnie nowego. Co więcej, badania, wszystko jedno, czyli budel i tak dalej, pokazują na niesamowite podobieństwa, więc nie ma powodu tego stawiać. Mózgi podobne, zachowania społeczne podobne. Oczywiście nie, jeżeli porównujemy ludzi z XX wieku, ale powiedzmy ludzi z epoki kamienia, którzy żyją w jakichś dżunglach, to naprawdę taki tribe ludzi, taka grupa po prostu plemię jakichś ludzi i plemię jakichś mał zaawansowanych gdzieś naprawdę czegoś trafia, nawet się dużo nie różnią. Co więcej, mamy jeszcze multiple alliability, to znaczy zwierzęta, które przychodzą do
też mają funkcjonalności, na pewno niektóre bardziej zaawansowane od nas, tak jak delfiny i tak dalej. To jest tylko budowane na mało kontrowersyjnym i to są mało ciekawe będzie rzeczy, artykuły nagle dotyczącym, czy nietoperzy mają świadomość, prawda, no bo jaką powodą może sobie wyobrazić świadomości nasze, ale mamy powód zrobić, że jeżeli kopnie ten stół, to nic nie czuje, czy nawet samochód, mimo że może być bardzo skomplikowany, a jeżeli kopnie szczura, to coś czuje. I tyle jest taki argument kartezjańsko-malekranszowski, że on czegoś tam nie ma, jeżeli jest tylko taki automat, i coś się mocno nie przekonuje. Więc to jest główny powód. Teraz, dlaczego na tym się zgodziłem tak długo? Bo to jest bardzo ważne. Jeśli tu się nie zgodzimy, to następnego kroku już nie możemy wykonać. Następny kroku jest taki, że jeżeli to jest taka sytuacja biologiczna czysto, no to musimy znaleźć prawdopodobnie w mózgu, prawdopodobnie w talamusie, musimy znaleźć dokładny mechanizm, tak zwany dialog w chemaście, jest jedną taką hipotezą, jak to jest tworzone, jakiś taki holograficzny system, który pozwala nam na uzyskiwanie tych pierwszoosobowej świadomości, a potem występują te wszystkie inne rzeczy, o których pan Reciniak tutaj mówił. Te wszystkie projekcje siebie na innych mechanizmy, prawda, te nieuronowe i tak dalej. To jest bardzo ważne, tylko to jest już możliwe tylko dzięki właśnie tej pierwszoosobowej świadomości. I ostatnie pytanie, też ważne dotyczące trzęsłata. Tak, trzęsłata jest tutaj głównym oponentem, pamiętam, to właśnie w Polsce to była też patycja. Miałem kiedyś taką kolację, w której długośmy o tym rozmawiali i właśnie powziąłem wtedy między innymi to było spowodowane w ogóle ten projekt. Mianowicie zdecydowanie nie zgadzam się z tego reduktywizmem, który ogranicza świadomość tylko do podejścia funkcjonalnego, mniej radykalne podejście do tego samego poziomu, a Turing. Mamy do pojęcia, że należałoby nie nawiązać niby, ale też w tym słynnym artykule, który mówi, że maszyny mogą myśleć, też to są oczywiście tyle, czy to funkcjonalne. Dlatego musiałbym do punktu pierwszego i przyjąć też decyzję jako założenie, bo to jest tylko krótki referat, że zgadzam się, tak jak powiedziałem, z Chalmersem wczesnym, bo teraz Chalmers jest jak dualisty, blokiem, nagle i tak dalej, tymi, którzy uważają, że można jest mieć inny Pani Adriana Krzyński, potem Grzegorz. Ja chciałabym się ustosunkować do tutaj jednej z głównych tez tutaj pana profesora, że możemy zbudować świadomość maszyn, jeśli świadomość jest wyrównana na plan. Czy pan profesor by się zgodził z tym, że bo ja byłabym skłonna coś takiego powiedzieć, być może jesteśmy w stanie zbudować świadomość maszyn w takim sensie, o którym pan profesor mówi, nawet jeżeli świadomość nie jest wyrównana na plan. To znaczy, co wystarczy? Jeżeli nie chodzi nam o zawartość treści, tylko właśnie na taki strumień, zawartość świadomości, tylko o ten strumień świadomości, to wystarczy, że my ustalimy, co właściwie już się dokonuje, prawda, korelację pomiędzy świadomymi stanami, a stanami podmiotowego. I teraz wystarczy, że odtworzymy w jakimś innym materiale te zachowania układu nerwowego i prawdopodobnie no, powinno nam pojawić się coś w rodzaju takiego strumienia świadomości. Z tym, że ja się obawiam, że wtedy mogło być tak, że stworzymy takiego trochę Frankensteina. Dlatego tutaj pojawia się ten problem tej zawartości, istotności tej zawartości świadomości. Tak? To znaczy, jeżeli my poznamy mechanizm świadomości, a nie tylko mechanizm funkcjonowania tego substratu świadomości, czy tego stosunku do czego ona pozostaje w systematycznych korelacjach, to wtedy będziemy potrafili odtworzyć właśnie przynajmniej te korelacje między tą zawartością świadomości, to jest szansa na to, że ta maszyna będzie no, działała w sposób bardzo zbliżony do tego, jak działa człowiek czy reszta zwierząt właśnie. Tak? Więc ja mam taką, bardzo nawet wierzę w to, że coś takiego w przyszłości się uda, to znaczy, że może rzeczywiście stworzymy taki sztuczny umysł, tylko że wydaje mi się, że jeżeli będziemy stawiali sobie taki cel bardziej skromny, skąd on jest uzasadniony, bo to jakby taka
jednak ta, znaczy, że bardzo istotne jest jednak to, co się dzieje na poziomie samej świadomości, to znaczy jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi stanami świadomości, żeby ta maszyna mogła po prostu przypominać człowieka, czyli inne zwierzę. Dziękuję. Bardzo dużo pytań w jednym. Pierwsze doskonale, mianowicie, że nie ma konieczności, żeby przyjmować narzędzistyczną teorię. Wymaga to mówiąc ściśle tego, żeby przyjmować, że jakiś stan materialny w rzeczywistości jakoś tam uprzyczynia pojawienie się czegoś innego. Taki deus ex machina też jest możliwy. A najbardziej do przyjęcia podejście to byłaby nowsza teoria Chalmersa, mianowicie taka, którą w tej chwili jakoś się bardziej identyfikuje, że w świecie jest świadomość wszędzie i są takie receptory, jako takie odbiorniki jakby świadomości, czy ich mózgi są takimi odbiornikami. Odpowiedzmy sobie w sytuacji jakiś sztuczny taki odbiornik i wtedy taka maszyna, wszędzie jest trochę świadomości, a w takiej maszynie, tak jak w ludzkim mózgu i zwierzęcy, było mniej więcej. Ciekawe, nie brałem pod uwagę, jak wygląda na własne predylekcje tylko w inną stronę, ale jest to ciekawe podejście. Drugie to Pani przedstawiła jakąś wersję problemu singularity, tak? Czyli tego problemu, że stworzymy robota, który z jakiegoś powodu będzie niebezpieczny. To jest inny problem, bezpośrednio związany z tym, że on będzie świadomy, bo on może być bardzo inteligentny i nie myśli pierwszoosobowej świadomości i tak tworzy ten problem, ale może to być jakiś związek. To z kolei jest wersja pytania o to, czy byłoby moralne tworzenie takiej świadomości, że to jest jakiś bardzo ważny moment. Na to moja standardowa odpowiedź jest, że to jest jakoś tak minimalnie ważne, moralnie, ale nie bardzo, bo przy założeniu, że na przykład szczury mają pierwszoosobową świadomość, zwykle nie odbieramy jakiegoś wielkiego problemu moralnego z tym, że szczury na przykład używamy w laboratoriach, czy tam zabijamy gdzieś, jeżeli znajdziemy wyniki, czy coś takiego. Natomiast no, są inteligentne, więc same ich pierwszoosobowa świadomość plus jakiś tam poziom inteligencji nie wystarcza do bardzo wysokiego statusu moralnego, aczkolwiek może być warunkiem niezbędnym takich zdarzeń. To tyle, co mogę odczytać z Pani pytań. Bardzo serdecznie dziękuję i ostatnie pytanie. Właściwie tylko chciałem zapytać o opinię pana profesora, bo zastanawiam się nad kwestią taką, że no my nie mamy wątpliwości co do naszej świadomości i w pewnym sensie potrafimy identyfikować świadomość u innych, którzy są tacy jak my. No to ja wiem, że ktoś cierpi, że ktoś się cieszy. I teraz to, co mamy do dyspozycji, to są bardzo elementarne wskaźniki behawioralne. Na podstawie tych wskaźników behawioralnych ja orzekam coś o cudzej świadomości. Teraz problem jest taki, mianowicie czy można sobie wyobrazić, jakie wskaźniki behawioralne byłyby niezbędne, żebyśmy byli skłonni robotowi przypisać świadomość? Bardzo krótki sposób, odpowiedziałem na to wcześniej i nie wyobrażając wskaźniki były zdecydowanie niewystarczające, ponieważ można jest stworzyć roboty w Japonii, Szyburo i tak dalej, tworzą to w tej chwili, które mają się zbliżać do ludzi i się zbliżają do ludzi, one się dalej zbliżają do ludzi. Dlatego pierwszoosobowa świadomość nie jest potrzebna, tak? I mamy do czynienia z różnymi, prawda, sytuacjami, kiedy może roboty jeszcze nie spełniają testu, które nie mają spełnionych było. Znaczy, że przez nie będziemy się z tym kontaktować i będziemy widzieć, czy to jest osoba, czy to jest prawda, program komputerowy zainteresujący, a w grach komputerowych, które są po prostu, mają mniej, bardziej zlokalizowaną domenę interakcji, możemy się bardzo łatwo pomylić gracza, który jest człowiekiem i gracza, który jest robotem, który będzie lepszy. To wszystko nie jest problemem, także behawioralne w tym pytaniu nie wystarczą. Dlatego mówiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzasadnienie induktywne przyjęcie, że te roboty mają świadomość, musi spełniać bardzo niskie kryteria. Może być bardzo niskie kryteria. Nie podałem, że minimalnie induktywne jest wyjście poza poziom randomizacji, tak? Czyli takie wyjdą w następnej sytuacji. Po pierwsze, jeżeli wiemy, jak działa świadomość tego rodzaju zwierząt, w tym ludzi, to jeżeli tak tę maszynę stworzymy, ona coś tam robi, i z tego wynikają jakieś minimalne nawet efekty behawioralne, które wynikają, no nie wynikają, można powiedzieć, że
już mamy powody tego. Proszę pamiętać, że tak w sumie świadomości, to ma nawet osoba, która dopiero co mówi symptomy, ale ma na przykład, jest to tak zwany locking mechanizm, tak? Czyli jest osoba, która jest świadoma, ale nie może w ogóle nic zrobić, nawet locking. I jak my wiemy, że te osoby mają locking mechanizm? Dlatego, że robimy fMRI i inne badania mózgu i wiemy to. To prawdopodobieństwo, po prostu to wiemy. Potem nie liczę się, które wychodzą z tego stanu, że one rzeczywiście coś takiego było, a też to nie jest konieczne, że muszą to potwierdzać, bo przecież muszą mieć kiepską też w świadomości. Pamięci, to znaczy w tej pamięci nie jest niezbędna do tego, żeby było bezpieczne. Bardzo dziękuję. I jeszcze bardzo króciutka kwestia. Chciałam zapytać, czy clue problemu z tą świadomością pierwszą osobową nie zasadza się jednak na tym, że to, że są falia, czy inne może jednostki świadomości, to być może różne gatunki, co do różnych gatunków, to różne jednostki się rozszerzają. Natomiast moje pytanie brzmi, czy jakby klucz tej świadomości pierwszoosobowej nie tyle jest jej obecność, tak? Ile zdolność do samoodniesienia. Czy to jest kryterium, to by było to kryterium wybrane, bo zakładamy, że to jest takie kryterium idealowskie, tak? Bo mówimy w zasadzie, to jest taką oryginalną tak tutaj spostrzeżeniem, że my też nie mamy kwali, ale żeby jak tu wobec tych kwali jesteśmy. Z tego, że jakoś jesteśmy wobec tych kwali, to właśnie nie możemy użyłem pojęcia dużo tego problemu i wiąże się z tym dobre. No to dobre określenie. Z różnych powodów, a tym samym polskim doktorat właśnie, z różnych powodów możemy uchwalać różnych poziomów świadomości osobowej, czy w ogóle osoby są najważniejsze, tak? Od poziomu społecznego, prawda, moja wizytówka jest najważniejsza w jakimś tam kontekście, poprzez fizyczny, jeżeli w tym momencie jestem na konkursie wody gminnej na przykład, to moje ciało jest najważniejsze, reszta nie, a poprzez właśnie takiego samoodniesienia, czy psychologiczny, taki jak jest, czy na przykład osoby mają osobowości, a czy zwierzęta mają osobowości, są takie pytania też ważne, bo to jest właśnie problem, który pani mówi, samoświadomości i z jakiegoś punktu widzenia to bardzo ważne, filozoficzne. Dla niektórych filozofów, rozumiem, że dla pani, rozumiem, że są powody do tego. A potem jest poziom właśnie poliów, czyli taki problem epistemologiczny, a potem jest problem bazowy, który jest najważniejszy do niczego, ale jest podstawowy w sensie warunku sine qua non tego, żeby to się odnosiło do poszczególnych osób, a nie tylko było po prostu taka zasobowa. Mianowicie, czy istnieje oddzielny system świadomości będący panią, a osoby mówiące no, bo jeżeli ktoś mnie kolnie w ramię, to będzie mnie skoczył bezpośrednio, najwyżej za pomocą mirroring, tak? To będzie nie to samo, czy jakiejś tam empatii, to będzie nie to samo. I tylko o tym mówimy. Także nie można sobie być szczególnie ważne w tym kontekście, to mówię coś zupełnie innego, że maszyna mogłaby mieć taki poziom. Dlaczego to jest w ogóle istotne? Dlatego, że po pierwsze, to właśnie pozwala odróżnić ten program od programu na przykład Czeslata, o którym mówiłem wcześniej, i pokazać, że niereduktywizm nie jest cechą dotyczącą